Witam wszystkich bardzo serdecznie w siódmym odcinku z gry Murdered Soul Suspect. Gramy w tym momencie na cmentarzu popiołów. Musimy się tutaj przenieść na drugą stronę. Tutaj nas czeka spotkanie z demonami. Ja się postaram, żeby one odeszły, bo przyznam szczerze, że mam problemy pokonanie tych demonów. No właśnie tak się to kończy. Dobra, spójrzmy jeszcze raz. Coś nie za bardzo chcą przyjść tutaj. Raz mi się na razie udało pokonać demona. Demony. Dla mnie to jest niewykonalne, autentycznie. No nie wiem, ja nie mogę sobie z tym poradzić. Kuźwa mać. No, przydałoby się chociaż jednego pokonać. Okej. Może się uda, może sam odejdzie w cholerę. Uff. Udało się. Udało się wyjść. I tutaj znowu nic nie ma. Chyba do odkrycia, a szkoda. Takie ślady są, ale sure is cold out here. Yeah, probably should have brought our warmer jackets. So, you think the witches can win the division this year? How can witches? Oh, you mean our football team? Yeah, I think we stand a pretty good chance. Nice that she's so interested in football. Dobra, tutaj chyba się nic ciekawego nie dowiemy. Jeszcze zobaczmy tutaj. O, moment, bo tu mamy przejście jakieś. Potrzebne jeszcze 7. Czekajcie, bo tutaj możemy coś znajdziemy. Tutaj się możemy schować, ale tu nic nie ma. Potrzebne jeszcze 7. Super. Skąd ja tyle znajdę? Dobrze, tu kuźwa demonów nie ma. Nie, no po prostu nie daję rady ich pokonać.
Wiecie co? Tak się zastanawiam, gdzie my mamy iść. Zbadaj pokój narad, bieżący cel. Tu jest chyba ścieżka główna, więc wrócimy się jeszcze w takim razie tam do tej krypty, do tego mauzoleum i pójdziemy drugą ścieżką. Zobaczymy, czy tam coś znajdziemy. A! Dobra, widzicie. Ślepy jestem. I być może tutaj coś znajdziemy jeszcze. You know, I'm pretty sure there are ghosts of witches right around this spot. Don't worry, little boy. I'll protect you. Tonight's gonna be good. Ale mam kurde randkę na cmentarzu. Yeah, I like this one. Boys aren't that complicated. W tych kryptach nigdy nic nie mogę znaleźć. Ciekawego. A, wiecie, znajdź go. Ale jeszcze pięć znajdziek. Gdzie to wszystko znajdę? O, jest kolejna. 4. Super. Okej, to tyle chyba tutaj. Zdaje się, możemy wracać. Mamy tą opcję teleportacji, wiecie? Można by generalnie właśnie popatrzeć, czy gdzieś się tutaj uda wspiąć nam. Ale chyba nie. Dobra, kroczymy dalej. Tutaj mamy kolejny element układanki. Gra się nam zapisała. Tu mamy jeszcze jeden. Czekajcie, tu coś chyba było? Nie. Kurde, te demony. Okej. Okay. A tu jest ten demonek. Just stop. I'm on your side. I'm trying to figure out who killed you. Policjant. Yeah, I'm a cop. Gliniarz ją zabił? Trying to escape me. You want me to see something. Co Sofia próbuje powiedzieć. Mamy jedną wskazówkę tutaj do zbadania. Co wydaje te dźwięki? Pęknięcie, lina, gałąź. Nie wygląda to dobrze. Contract? What did he mean by contract? No. This is the memory of your murder. You're too young. You shouldn't see this.
złapią za rękę gościu. I swear I don't know about any contract. Please, just stop. Why are you doing this to me? Who are you? What are you doing? You're him! Oh no! I don't want to die. It's Symbol. Stop it! Please, just... He drew on you. His symbol. It must have meant something. Utopił ją, cholera. Wiecie co, ja tego symbolu nie zobaczyłem. Nie zdążyłem zobaczyć. Dowie się, co wie duch Sophie. Uciekła, cholera. No i też możesz się przenosić nad lukami. Tak, to wiem. Jest kolejny, mamy fragment. Jeszcze jeden pamiątkowy pukiel potrzebujemy, żeby odkryć całą historię. Przemyślenia jakieś tam się nie da przenieść, dobra. Dobra, mamy chyba wszystkie. Jest, super. Zdobędziemy osiągnięcie chyba na Steamie. Tak, pamiątka. Wszystkie pukle żeśmy zdobyli. Cieszę się bardzo. Szukałem ich naprawdę. Odblokowano osiągnięcie popioły. Conan, I heard screams and it's good that you're okay. Well, I'm still dead. Oh, you found something. Yeah, I did. Bell Killer drowned the girl in the lake, let her body float downriver. My mother was right. This is a Bell Killer case. Did you find anything about my mom? Memory residue or something? Sorry, kid. And it's a good thing you didn't see what he did to the girl. This guy is... he's sadistic. One weird thing is that he confronted the girl about a contract before he offed her. Właśnie, co? Contract. O jaki cyrograf chodzi? I don't think I've seen anything about a contract. Wait. Another case, possible Bell Killer survivor. Iris Campbell. Diagnosed with paranoid schizophrenia, incoherent ramblings about persecution, and a contract. Again. And where does it say where she is? It just says Lux Aeterna. Is it a place? Yeah. Lux Aeterna is a mental hospital. Of course it is. Okay, ready to go? Go on ahead. I need to visit someone here. Oh. So I'll meet you at the hospital. Worst nightmare than this. Julia O'Connor, to jego żona, matka? So, żona chyba. We'll be here. Be together soon. Trzeba przyznać, że gra naprawdę jest fajna nawet.
ktoś lubi Somę, Lies of the Fear, Perception, to i ta gra się mu spodoba. To jest taka gra typu point and click. Point click. Przygodówka, ale spoko nawet tytuł. I'm sorry, Julian. I got some bad news. Don't worry, bro. She already knows. Opuszczamy cmentarz popiołów, tak? Ashland Cemetery. Cmentarz na wzgórzu. Zbadaj możliwy udział dzwonnika w zbrodni na cmentarzu. Ukończono. Sprawdź osobę przebywającą w szpitalu, która przeżyła spotkanie z dzwonnikiem. Jakaś kobieta przeżyła atak dzwonnika. Ona może coś wiedzieć. Rozpocznij śledztwo. Od razu lecimy do szpitala. Tutaj już mniej więcej pozbierałem, co się dało w poprzednich materiałach. Czekajcie, bo tutaj możemy się teraz teleportować i teraz będę mógł chyba zebrać ten przedmiot, który tutaj był chyba. Zdaje się na tym. Moment. No właśnie. O to chodziło. Jeszcze dwa. Teraz mam teleportację, to nawet nie muszę używać przemiany w kota. Szpital dla... Czemu w tych wszystkich grach zawsze jest jakiś szpital? Szpital psychiatryczny. Okay, kolejne śledztwo. Mental hospitals. One place torture is considered for your own good. If their experiments ever succeed in restoring a person's sanity, they better hope it was at the expense of the person's memory. Ready? Relax, we're out of the graveyard. And into Crazy Town? A big improvement. People who see things nobody else can see end up living here. Not that crazy. Come on. Okay. I'll help you get inside, but... But what? Look, if we're gonna ask this girl Iris about this contract, the asking needs to be done by a living person, right? Just remember who opens the door for you, tough guy. Yeah, yeah. All right, kid. You're up. And just find a way to get Iris's room number. Hi. I need your help. I'm looking for a friend. Visiting hours are over. Right, but she was with the cops. Then go talk to the cops. See, I did, and they said that she was a danger to herself, and... I can't help you. All right. Just need to stall her, okay? We have to figure out what her weaknesses are. Maybe these things on her desk will help us. Aby wpłynąć na recepcjonistkę. Dobra, to będziemy ją. He's most likely a man of imposing size and stature. Someone who's accustomed to violence. Heinous acts in his past define him to the point where he no longer knows who he truly is. Wspomnienia konsultantki 4x6.
Człowiek w pułapce, kolejne znajdźki. Akty pacjenta Dra Wrighta. Dobra. Na chwilę pójdziemy na górę, ale najpierw tutaj skończmy to śledztwo. Cztery wskazówki musimy tu odkryć. Trzymaj się. Przyjrzyj się. Ograniczone godziny odwiedzin. Chłopiec w okulach, wracaj do zdrowia. Dobra, opętajmy ją. Wpłyńmy. Jak zmusić recepcjonistkę, żeby pomogła Joy? Harmonogram chyba, nie? A, nie działa. To chyba ten dzieciak w takim razie, bo tutaj nic innego. It can be when someone depends on you. What's your friend's name? Iris, Iris Campbell. Yes, it looks like your friend Iris is here. Everything's gonna be okay. Thanks, I feel better. Oh, thank you, I got this. Just need to get my eyes on her computer screen. Przerwie pytanie, zajrzyj te. Co to mamy? Iris Campbell. Terapia elektrostrząsami zaplanowana na dziś wieczór. Schizofrenia. She's in room 216. We gotta find it quick, Joy. She's scheduled for electroshock. 216. All right, kid. Coast is clear. Spoko. Powoli, powoli, może się uda wszystkie znajdźki zabrać. Wiem, że jedną zostawiłem. W kościele. Będę musiał się tam wrócić. Czekajcie, bo ta mała została. No chodź, co ona tu stoi? Joy. No bez jaj. Nie chcę z nami rozmawiać. Człowiek w pułapce. Może uda nam się rozwikłać tą zagadkę. Tam coś jest. What if I just borrowed the helicopter and left a little note? Bugs crawling up the wall. I can't get anyone to spray them. And not gonna try to squash them again. All the blind people put the restraints on me. Can't believe they put them on me. Just because they can't see the bugs. Pokój był o numerze 216. O cholera. Elektrostrząs. Łańcuchy? No super.
Patience, discipline. Time to practice. Rzeczywiście wszyscy są chyba trochę lekko szurnięci. Why is it called antifreeze if it stops overheating? Enough of this. Preachy doctor, pills, knives. Going to my cabin right now. No, nazywa się tak płyn, dlatego że właśnie nie zamarza. Dlatego nazywa się płyn chłodniczy. Wróćmy jeszcze tutaj. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Wszystkie przedmioty, które zdobyłem. Tak, już są z nami. Ja pierdzielę. Czekajcie, bo to mają muszę aktywować znowu. Masakra! Alright, kid. Coast is clear. Mógłbym uciec, gdyby nacisnął odpowiednią kombinację klawiszy, ale to jest niewykonalne, autentycznie. Ja nie daję rady z tym. Dobra, to nic, lecimy. Tutaj byliśmy. O cholera, aha. To musimy chyba się w kogoś schować. A czemu Joy nie chce iść? Ja się pytam. Dobra, wszystko jasne. Iris is due for shock therapy in 15 minutes. Like, fry your brain shock therapy? Oh shit. Oh shit is right. Let's get moving. Another camera. Get on it. Czy ta kamera jest? A tu jest ta kamera, dobra. Oj, czekajcie, tego trzeba opomnieć. Kurde, nie chcę iść teraz. Shit. O matko, co się zbagowało? Is this TV going on the fritz again? A cop got killed tonight. Is this TV going on the fritz again? Żeby tu kamery jeszcze jakieś były, a kamera jest. Dobra, wszystko jasne. Szpital to dużo i kamer. You're up again, kid. I need to possess you to get past this crap. I hate that. Or you can just go on. Totally alone in here. Fine. You know what these hands are? Lost souls, I guess? This seems like the opposite of moving on. Or at least the opposite of moving on you're trying to do. Jeszcze pięć. No. What do we do?
No, no. We stick together. Joy, we don't have a choice. Now, I'll meet you there as soon as I figure out a way around this. Go! Dostanę się do sali 216. A, widzisz, tu możemy przejść. Lekcja anatomii. To co, jedyne przejście się prowadzi tutaj. Trzeba uważać na te płomienie. Ewentualnie możemy spróbować tam wejść na górę. Bo tam coś może być. I pewnie jest, tylko że nie jestem w stanie tam cholera przejść. Może nie ma nic. Dobra, tu nic nie ma. Bartul, ogarnij się. Ale tutaj już prędzej. Dobra, jeszcze trzy przedmioty i uda nam się zdobyć kolejne osiągnięcie. Opętaj kota. Dobrze go zauważyłem. W sumie też bardzo fajny pomysł z tym opętywaniem. Jakieś takie urozmaicenie. Cholera jasna. Jeszcze dwa. Ale jak jestem kotem, to chyba nic mi nie grozi, nie? Czy jak to jest? Czekajcie, bo tak się składa, że tutaj nie mam chyba nawet możliwości zejścia niżej. A, tu jest, dobra. Możemy wejść, dobra. Aha! Proszę przerwać właśnie opętanie i o. Gotowe. Tutaj w tych pokojach to na pewno coś musi być. Dużo tych demonów tutaj. Some mercy. I wish I could help. I'm sorry.
się. Ale co mi to kuźwa... Aha! To był czysty przypadek. Autentycznie. To był czysty przypadek, że mi to weszło, ta kombinacja tych klawiszy. Ja pierdziu. Spadaj pokój narad? Cały czas to samo zadanie nam się tutaj. Ściany. A, brama zagłady. Widzicie, jesteśmy z drugiej strony. Dobra, tutaj sobie skończymy ten odcinek. Nie chcę rozpoczynać kolejnych sekwencji, bo może się okazać, że będziemy tutaj musieli ciągnąć jeszcze ten materiał. Zbliża się 40 minuta. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że nie przynudzałem, że film był w miarę ok. Lajkujcie, subskrybujcie mój kanał. Cześć!